kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z pomocą. Jeżeli ktoś z was nie wie, co kupić osobie, która ma cytrylion książek, to dzisiaj przedstawię wam kilka propozycji, które takiemu książkoholikowi mogą się spodobać. I nie, nie będą to, słuchajcie, książki, tylko właśnie gadżety z około książkowego świata. Jeszcze chciałabym wam powiedzieć, że większość z tych rzeczy, o których wam mówię, znajdziecie na taniej książce. Teraz na taniej książce jest niesamowita świąteczna promocja, także link zostawiam wam w opisie. No i oczywiście dziękujemy taniej książce za to, że jest partnerem całego Bookmasu, także jeżeli chcecie zrobić sobie zakupy, jeszcze nie zrobiliście, to bardzo was zachęcam do tego, żebyście właśnie zrobili je na taniej książce w podziękowaniu po prostu za to, że tutaj tak bardzo urozmaica Bookmas. I jeszcze raz bardzo dziękuję tanieksiążce.pl za to, że zgodziła się być partnerem. Tak jak mówię, link macie w opisie i będzie super, jak właśnie zrobicie zakupy tam. A ja już nie przedłużam, przechodzę oczywiście mój magiczny kajecik. Mam tutaj naprawdę sporo tych pomysłów, także nie martwcie się, jeszcze zdążycie kupić, zwłaszcza że teraz w niedzielę będzie handlowa, więc macie dwa dni, specjalnie to wchodzi w piątek, żebyście mogli na weekendzie na spokojnie pójść i kupić prezenty. Pierwszym pomysłem jest to kalendarz książkowy, a bardziej chodzi mi tutaj o planer. Każda książkara ma tak zwane notatki zapisywania, ile gwiazdek, co przeczytała, jak jest jej TBR, co do niej przyszło. I ostatnio właśnie Tania Książka w kolaboracji z wydawnictwem Young wydali właśnie taki planer książkary, który jest absolutnie, absolutnie przepiękny. Znajdziecie tutaj naprawdę, no chyba wszystko, co każdej książkarze brakuje, czyli miejsce na TBR-y, miejsce na notatki, kalendarz, no coś naprawdę, trackery. Coś świetnego, także tutaj myślę, że każda książkara będzie bardzo, bardzo z takiego prezentu ucieszona. Następnie chciałabym tutaj powiedzieć, że każda książkara uwielbia czytać przy świecy. Więc zainwestowanie w jakąś na przykład lepszą świecę, albo wiecie, w jakąś taką są świece o zapachu książki, albo biblioteki. Także tutaj świece też będą na pewno bardzo dobrym rozwiązaniem i wydaje mi się, że to jest bardzo proste też rozwiązanie do tego, żeby właśnie, jeżeli to nie jako główny prezent, to jako dodatkowy właśnie taką świecę zakupić. Dalej coś bardzo, bardzo wydaje mi się prostego, a jednocześnie bardzo mało osób o tym pamięta. Bony podarunkowe. Bony podarunkowe właśnie do taniej książki, do innych księgarń. Możecie spokojnie kupić je stacjonarnie, przez internet. Także to też jest świetne, bo na przykład widzicie, że dana książka ma mnóstwo książek i nie macie pojęcia, jaką teraz będzie chciała sobie kupić. Więc co robicie? Idziecie po taki kod, w sensie po taki bon podarunkowy i dana osoba będzie mogła w każdym momencie pójść i sobie ten bon wykorzystać. One są ważne przez cały rok, więc przez cały rok dana osoba może sobie coś tam kupić. Też wydaje mi się świetnym pomysłem są to, słuchajcie, pokrowce na książki. Ja mam jeden pokrowiec, ale bardzo chciałabym więcej z racji tego, że jeżdżę, jak wiecie, raz w miesiącu do Poznania i tak dalej. Bardzo fajne jest to, że wkładacie książkę do plecaka i nie martwicie się o to, że coś się z nią stanie, że gdzieś się zagnie, że gdzieś, wiecie, będzie jakiś uszczerbek w tej książce, zwłaszcza że teraz są naprawdę te książki pięknie wydane, więc czasami szkoda nam jakąś książkę wziąć ze sobą, a na przykład bardzo nam się spodobała i chcielibyśmy ją wziąć ze sobą w podróż. Także taki pokrowiec naprawdę jest świetny, też można spersonalizować taki pokrowiec. Poszukajcie w internecie, na pewno coś tam znajdziecie. To jest też absolutnie, absolutnie świetny pomysł. Jeżeli nie macie budżetu, załóżmy, to sami możecie zaprojektować zakładkę. Może to być jakieś zdjęcie, może to być jakieś, wiecie, sentencja, może to być, no nie wiem, możecie po prostu sami narysować, sami stworzyć w internecie, jest mnóstwo darmowych szablonów do tego, właśnie taką zakładkę. Ja jakbym dostała taką piękną zakładkę, nie wiem,
czy z fibulką, czy z jakimś innym aspektem mojego życia, to bym się bardzo ucieszyła i to by była na 100% moja ulubiona zakładka. Także korzystajcie i no tak jak mówię, to nic nie kosztuje, jedynie pomysł. Oczywiście bluzy, skarpetki, to ubiór w ogóle związany z książkami, to jak dla mnie jest naprawdę super. Ostatnio z taniej książki dostałam skarpetki i tak bardzo się ucieszyłam. Ja tych skarpetek mam naprawdę milion par. Ale nie wiem czemu, ale skarpetki, tak, jeszcze teraz są tak pięknie wydawane te skarpetki związane z książkami, że to jest w ogóle hit. Tak samo bluzy. Bluzy, wiem, że na taniej książce znajdziecie właśnie też bluzy w kolaboracji z wydawnictwem Young, więc też te bluzy są pięknie zaprojektowane, także też bardzo, bardzo Wam polecam. Skarpetki są bardziej budżetowe, natomiast jeżeli macie trochę więcej pieniędzy, to zawsze możecie z takiej bluzy no, skorzystać, tak? I taką bluzę, czy jak się składacie, czy coś, to zawsze taka bluza jest mega spoko. Jestem przekonana, że jeżeli macie wśród swoich osób osobę, która czyta, to ona z 5 razy minimum ostatnio powiedziała Wam, że nie ma już miejsca na książki. Słuchajcie, przychodzę do Was ze świetnym rozwiązaniem, mianowicie po prostu kupcie jej regał. Taki regał, ten Billy, kosztuje aktualnie chyba 200 zł? A słuchajcie, dostać taki regał, to jest w ogóle coś niesamowitego. Jeszcze złożyć i obwiązać, słuchajcie, czerwoną kokardą. Wygląda niesamowicie, ta osoba na pewno bardzo się ucieszy, a no z drugiej strony też będzie wyglądało to spektakularnie. No i oczywiście TBR card. TBR card, oczywiście to nie jest, to jest zwykły wózek z Ikei, ale ja na przykład bardzo długo czekałam na TBR card i otrzymałam go też w prezencie od dziewczyn na któreś urodziny. Więc to był świetny prezent. Mam go do tej pory, cały czas z niego korzystam. No i wygląda naprawdę też bardzo fajnie. Także taki TBR card też jest bardzo spoko. On jest ciut droższy niż regał, ale wydaje mi się, że prezentuje się naprawdę ślicznie. Bo też można go, wiecie, przestawiać. Ta osoba może sobie go postawić, nie wiem, obok łóżka, przy kanapie, no gdziekolwiek tylko chce. Fibulka szaleje. Słuchajcie, ostatnio bardzo popularna rzecz, czyli kocobluza. Kocobluza, ja chcę to. Mikołaju, ja chcę kocobluzę. Słuchajcie, to jest coś takiego, że zakładacie te bluzy, w sensie to jest w postaci koca, ale macie normalnie kaptur i to jest takie długie do kolan i normalnie macie miejsce na ręce. No po prostu chyba nie ma lepszego prezentu na zimę albo na jesień niż coś takiego, gdzie macie wszystko otulone, macie cieplutko, no i do tego dokupić grube skarpety i po prostu zestaw w punkt. Dalej, jeżeli na przykład wiecie, że dana osoba kocha jakąś książkę, uwielbia jakąś książkę, to możecie zakupić jej wydanie kolekcjonerskie tego tytułu, albo co jeszcze też, co możecie zrobić jako DIY, kupujecie nowy egzemplarz książki i kupujecie farby do kolorowania brzegów. I taki brzeg możecie takiej osobie zaprojektować. To też nie są jakieś ogromne pieniądze, ponieważ chyba kupienie książki plus tych farb to jest chyba maksymalnie koszt 100 zł, oczywiście tak mniej więcej. I wydaje mi się, że na pewno ta osoba bardzo to doceni i to będzie jej, nie dość, że była ulubiona książka, to jeszcze będzie miała dla niej wartość sentymentalną, ponieważ wykonaliście coś samodzielnie i no ja bym była absolutnie zachwycona. Jakby ktoś kwiaty dla Algernona, tylko że wiadomo, kwiaty dla Algernona są chude. No ale nawet dzień nastania nocy, mój patronat albo kosiarzy i ktoś by mi brzegi narysował i jakoś spersonalizował, no to bym była po prostu w niebo wzięta. Kolejną rzeczą, to już są 3 moje ostatnie propozycje dla Was, so, jest to lampka do czytania. Czyli taka lampeczka, którą przyczepiacie do kartek i na przykład jak druga połówka śpi albo nie wiem, jedziecie gdzieś samochodem, chcecie poczytać, oczywiście nie można zapalać światła, przyłączacie wtedy sobie taką lampeczkę do książki i macie światło po prostu, więc to jest świetny prezent. To mi się wydaje, że to jest prezent, o którym się nie myśli, ale jak się go nie ma, to się go chce. Wiecie, o co chodzi, że jak jesteście w sytuacji, w której by się przydało, to wtedy mówicie, kurde, jakbym miała taką lampkę, to bym sobie mogła dalej czytać, a tak nie mogę. Więc taka lampka zawsze się przyda każdemu, więc tutaj też bardzo, bardzo Wam polecam. No i taką lampkę kupicie wszędzie. Po prostu w internecie to też są, nie wiem, 30 zł, 40 zł. Wykupienie abonamentu. Bardzo mało osób o tym myśli, ale na przykład wykupienie abonamentu, załóżmy, nie wiem, do Empiku, to jest 40 zł miesięcznie.
I na przykład waszym prezentem pod choinkę jest takie, że słuchaj, wykupiłam ci abonament na Empiku i przez cały rok będę na przykład ci go opłacała, tak? I to jest też mega super, to jest jedno, podłączacie tam swoją kartę i po prostu co miesiąc spływa z waszego konta te 40 zł, oczywiście w zależności od tego, jak którą wybierzecie subskrypcję i za ile, to już od was zależy. I ta osoba ma dostęp do audiobooków, e-booków, słuchowisk, więc też wydaje mi się, że to może być naprawdę super pomysł. No i ostatnie tutaj, co mam, to znaczniki, ale / zestawy do znaczenia książek. Jeżeli widzicie, że jakaś osoba ma fioła na punkcie zaznaczania, że wykorzystuje mnóstwo tych znaczników, kupcie jej znaczniki, kupcie jej flamastry, kupcie jej ołówek, linijkę, jakieś cienkopisy, jakieś takie rzeczy właśnie, przezroczyste karteczki, o to też jest super. I taki możecie stworzyć jej zestaw i jestem przekonana, że to jest połączenie czegoś super, bo na przykład będzie miała flamastry z, nie wiem, tymi z brokatowymi, wiecie, długopisami, nie? To się wydaje, ale jeżeli ktoś zaznacza w książce, to bardzo tego potrzebuje. Także tutaj też daję wam taki pomysł. I słuchajcie, to wszystko, co sobie tutaj przygotowałam, mam nadzieję, że pomogłam. To jest oczywiście bardzo inspiracyjnie. Tak jak mówię, większość z tych rzeczy znajdziecie na stronie taniejksiążki.pl. Link macie w opisie, więc jeżeli jeszcze nie zrobiliście zakupów, to zachęcam was do tego, żebyście uczynili to właśnie na taniejksiążce.pl. A jeżeli chodzi o taniejksiążkę.pl, to otwórzmy sobie dzisiejszy prezent. Dzisiaj jest, słuchajcie, 15. Coś lekkiego, coś cienkiego, więc domyślam się, że będzie albo herbatka, albo nie wiem co. Zgadłam! Herbatka, proszę bardzo, zielona tym razem. Jedną już taką zieloną mamy. Teraz chyba wypiliśmy, nie? No, piliśmy, to była sencha. A tutaj mamy end. China, a też sencha. A, no. No. China, a tamta była tak. Japońska? A nie wiem. Także bardzo dziękujemy taniej książce. Bardzo się cieszę z tego kalendarza, bo jest naprawdę bardzo, bardzo różnorodny. No i co? Już bardzo dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się już jutro o 19:30. Cześć! Cześć.